Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na naszym poradniku Horse Princeski. Dzisiaj według Waszych próśb zrobimy odcinek o zakładaniu wytoka i napierśnika oraz powiem kilka słów o tym, do czego służą i kiedy się je stosuje. Zapraszam do oglądania. Więc wytok jest to element końskiego rzędu, który sprawia Wam bardzo dużo problemów przy samym zakładaniu go. Pokażę Wam, jak go założyć samego, gdy mamy go wypiętego, a potem pokażę Wam, jak to zrobić. Na koniec pokażę Wam, jak spiąć o głowie i wodę, żeby to wszystko się nie poplątało. Tak, bo największy problem właśnie z wytokiem jest taki, że te wszystkie paski się plątają i potem ktoś próbuje to rozplątać, a nie jest to wcale takie proste. Wytok sprawia Wam najwięcej problemów, więc proponuję zakładać go samego, gdy koń już jest osiodłany, ma założone o głowie lub siodło, lub właśnie dobrze to o głowie trzymać, dobrze go składać po jeździe, wtedy te wszystkie paski nie powinny się poplątać. A z czego składa się taki wytok? On się składa jakby z dwóch pasków skórzanych. Jeden to jest taki pasek szyjny, który idzie zakładany jest na szyję, a drugi jest to pasek, który idzie do popręgu. W większości tego typu wytoków mają takie zwykłe zakończenie, więc mają taką pętelkę, przez które przekładamy popręg. Więc dopiero po założeniu wytoku zapinamy popręg. Pokażę Wam, jak to założyć. Chodź Pan tam. Więc zakładam. Ten pasek zakładam na szyję. Teraz tak jak widzicie. Wodę sobie przekładam na górę. Stój, kochana, stój. Nie denerwuj się. Mamy ten pasek na szyi. Teraz te dwa paski, te dwa rzemienie idą do wodzy, a ten pasek idzie do popręgu. Więc zakupiłam sobie popręg. Muszę odpiąć. Już miałam zapięty. Stój, kochana, stój. Co ty jesteś taka nerwowa, co? I zapinam go sobie. Przekładam. Podnieś główkę. Ważne przy wytoku pilnować tego, żeby wodze, których używacie, miały stopery, czyli takie tego typu, nie denerwuj się, tego typu paseczki, które jakby zabezpieczają Was, że w momencie, jak przełożymy, przekładamy sobie teraz. Oj, coś nam tutaj będziesz chodzić. Stój, lala. Złośliwość rzeczy martwych. Tak, rozpinamy wodze. Przykładamy. Stój, lalusia, stój. Ja sobie z nią chyba wrócę. Bo dobra, sztuczno. Patrz, jak się wścieka. Dobra, i możesz tutaj nagrać. I przekładamy, tak? I przekładamy wodę. Jedną. I drugą. I spinamy wodę. Tak, mówiłam, pamiętamy, żeby na wodzach były te motylki, były te stopery, które właśnie zabezpieczają, które uniemożliwiają to, żeby to kółko od wytoku zaczepiło nam się o kółko przy wędzidle, ponieważ może to być niebezpieczne, koń się może później wystraszyć. I teraz, jeżeli chodzi o dobór długości wytoku, jak on powinien być dopasowany, bo taki wytok powinien być dopasowany dobrze. Ojej. A tak trochę podrzuca głową, tak jak widzicie. Właśnie podrzuca, prawdopodobnie ma problem z zębami, więc dopiero u niej będzie koński dentysta i dopiero to zrobimy. Więc wytok sobie dopasowujemy w taki sposób, żeby w momencie, gdy go napnę, żeby mniej więcej był do ganoszy. Czyli w momencie, jeżeli trzymacie wodze, trzymacie je na prawidłowym kontakcie, to wytok powinien tak pracować, żeby wodza nie załamywała się na dół. Jeżeli ten wytok jest znowu za długi, tak jak w tym przypadku, bo u niej ten wytok jest trochę za długi, w tym momencie ten wytok nie pracuje. W momencie, jak koń stoi swobodnie, to ten wytok powinien napięty sięgać mniej więcej do ganaszy.
I tak ściągam, ściągam. Pamiętam o tym, że muszę odpiąć popręg i następnie podnieść główkę, odpinam paseczki. Ściągam po głowie. Razem chwytam wodzę z wytokiem. Przekładam. I ściągam w taki sposób. Trzymam to wszystko razem. Oj, uwolniłam cię, co? I zapinam kantar konikowi, a zaraz wam pokażę, co robimy z resztą. Dobra, ona będzie stała, to sobie dogadacie. Dobra. Ściągnęłam o głowie. Trzymam wytok i wodzę w tej oto sposób i tak to jest założone. Tak to jest teraz dobrze. I następnie biorę ten pasek od wytoka, czyli ten, który idzie do popręgu, łapię tą pętelkę razem z wodzami i z wytokiem i przekładam przez to pasek podgardlany. Jeżeli tak zepnę o głowie i zostawię, to będę w stanie założyć bez problemu później wytok i o głowie. Czyli mam to w taki sposób, w ten sposób to, że tak powiem, przechowuję. I wtedy, jeżeli przychodzę do konia, rozpinam pasek podgardlany, puszczam luźno pasek, który idzie do popręgu i w ręce mam wodę z paskiem od wytoku, tym, który idzie na szyję. Jeżeli to przełożę koniowi przez głowę, założę o głowie, bez problemu mam założony wytok i to wszystko nie jest poplątane. A teraz do czego ten wytok służy? No wytok stosuje się głównie w przypadkach, jeżeli koń szarpie głową, podrzuca ją do góry. Jednak jeżeli macie taki przypadek, że koń, którego dopiero kupiliście, lub koń, który nagle zaczął szarpać głową, zaczął się jakby bronić przed tym wędzidłem, to w pierwszej kolejności nie zakładamy wytoku, tylko znajdujemy przyczynę tego, dlaczego się tak dzieje. Więc dobrze wezwać weterynarza, weterynarz powinien w pierwszej kolejności sprawdzić zęby, ponieważ może się okazać, że koń ma jakiś tam problem, ma z zębami, jakieś ma ostre elementy i coś go tam w pysku uwiera, dlatego podnosi tą głowę. Więc w pierwszej kolejności szukamy przyczyny, dlaczego się tak dzieje, w drugiej kolejności używamy jakichś patentów, bo wytok to jest wodza pomocnicza. Znowu, jeżeli mamy do czynienia z dzieciakami, które jeżdżą, które jeszcze mają dość niestabilną rękę, ten wytok trochę chroni pysk konia, czyli zabezpiecza jakby jego kąciki przed taką niestabilną, działającą zbyt wysoko ręką. Więc wytok działa w dwie strony i chroni pysk konia przed właśnie taką niestabilną działaniem ręką, taką wysoką ręką i nie pozwala koniowi zadzierać głowę wysoko. Więc to tyle, jeżeli chodzi o wytok, sam taki wytok. Powiem wam też, że taki wytok jest o tyle fajny, że gdy uczymy się jeździć, a koń ma właśnie taki wytok, taki zwykły wytok założony, można tego wytoku się przytrzymać i ta ręka w momencie, jak się trzymacie, jedziecie na przykład w półsiadzie, jest w bardzo dobrym miejscu, bo gdy osoby uczące się jeździć łapią się siodła, to jednak ten przedni łeb jest troszkę za blisko i ta sylwetka jest taka, no nie za fajna, nie taka jak powinna być. A jeżeli chodzi właśnie o łapanie się wytoku, jest to, no też można sobie pomóc, czy w terenie, czy w jeździe na ujeżdżalni właśnie łapiąc się tego paska. Kolejną rzeczą, jaką często spotkacie przy siodłach, są wytoki z napierśnikiem. I bardzo dużo ludzi to stosuje i nie jest nawet powiedziane, bo napierśnik jest po to, żeby siodło się nie zsuwało. Jeżeli siodło się zsuwa do tyłu, w tym momencie stosujemy taki napierśnik, żeby temu przeciwdziałać. Jeżeli znowu to siodło, jeżeli też skaczecie, to też warto taki napierśnik ubrać, tym, że ja to bardziej obserwuję, że to są takie elementy ozdobne, tak? Czyli fajnie w tym koń wygląda, fajnie wygląda, więc zakładamy. Nie zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny. Taki napierśnik zakładamy w momencie, jeżeli koń już jest osiodłany, jeżeli popręg jest zapięty, ponieważ przypinamy go do kółek, te sprzączki przypinamy do siodła, tą sprzączkę do popręgu, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Podpinamy pod te kółeczka, które są tutaj na górze przy przednim łęku. Z jednej strony przechodzimy na drugą stronę. Podpinamy.
Na końcu podpinamy do popryku. Tak jak widzicie, ten napierśnik jej troszkę wisi. To jest napierśnik z innego konia, pożyczyłam go do nagrania. Ten napierśnik jest, powinien być rozmiar mniejszy dla niej. No to jest jednak, można powiedzieć, kucyk, więc tak jak tutaj ten napierśnik powinien być troszkę bardziej ściągnięty, ten pasek nie powinien tak wisieć, powinien mniej więcej w ten sposób przebiegać. Też napierśnik nie może być zbyt mocno napięty, powinny tutaj wchodzić nam palce, ale nie powinien wrzynać się koniowi w klatkę piersiową, bo tak właśnie mówię, powinny tu wchodzić palce, ale ten pasek nie może wisieć, więc takie ustawienie byłoby idealne. I teraz często te napierśniki właśnie wyposażone są także w wytoki, więc mamy takie doczepiane paski, które później przekładamy przez wodę. Te paski przepijamy do tego kółeczka standardowo i przekładamy przez wodę. Jest to sama sytuacja jak z wytokiem, więc napięty taki napierśnik powinien te paski sięgać do ganaszy, jak koń stoi swobodnie, tak jak teraz. Tak jak wcześniej wspominałam, ten jest troszkę za długi, więc powinien zostać skrócony, tak żeby mniej więcej dotąd dosięgało, jak koń stoi swobodnie. Wtedy, jeżeli mamy napięte wodze, to wodza się nie załamuje na skutek działania właśnie wytoku. Tak jak widzieliście, założenie wytoku lub założenie nachrapnika wcale nie jest takie trudne. Jeżeli macie te wszystkie paski rozplątane, to nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. Jednak z doświadczenia wiem, jak te paski się potrafią poplątać. Sama oczom nie wierzę, jak czasami biorę od dzieci o głowie i próbuję sama to rozplątać. No niestety nie da się. Dlatego lepiej wypiąć, odpiąć wodzę, wypiąć cały wytok, rozplątać, założyć sobie osobno wytok, osobno o głowie, osobne siodło, a nie męczyć się z tym przez kilka bądź kilkanaście minut. Tak samo założenie tego napierśnika też nie jest trudne. Napierśnik działa właśnie w taki sposób, że stabilizuje nam siodło, zabezpiecza, żeby nie przesuwało się do tyłu. Napierśnik fajnie działa, jeżeli go mamy w terenie. Tak, mam nadzieję, że odcinek był dla Was pomocny, że wiecie już, jak to zrobić. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrypcji kanału oraz do odwiedzenia naszego bloga. Cześć!